Dobrze, słuchajcie, w naszych rozważaniach Ewangelii Mateusza doszliśmy dzisiaj do końca prawie, że, bo dzisiaj chciałbym skończyć dzisiaj, więc do 22 może się uda, słuchajcie. Od 24 rozdziału do końca mamy, to jest chyba tam, ile z tych rozdziałów, 4, 5? Plus dyskusja, nie? No właśnie, to trochę będzie. Dobrze, słuchajcie, Ewangelia Mateusza. Dzisiaj kończymy ten semestr, kończymy. Kto jest na zaliczenie, robi Ewangelię, to pamiętajcie, do dzisiaj było, do 24, macie jeszcze czas. Do dzisiaj było zadanie, żeby z 23 rozdziału wypisać cechy charakteru złych sług, złych liderów, tak? I to na przykładzie oczywiście faryzeuszy, gdzie Jezus w sumie cały 23 rozdział mówi obiada wam i mówi, w czym jest ich problem, tak? Obiada wam faryzeusze i tak dalej. Wypisać swoimi słowy, jak wy to rozumiecie, czym się charakteryzują ci źli, abyśmy wiedzieli, czym charakteryzują się nasi pastorzy. Amen! Tak, tak odwrotno, nie? Do tego, co tam jest, nie? No dobrze, to tak w ramach samoreklamy, tak? Słuchajcie, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, od pierwszego wersetu, zaczyna się całkiem ciekawie. Pamiętajcie, to jest ostatni tydzień życia Jezusa w tym ludzkim ciele, w tym fizycznym ciele. I to są ostatnie chwile, można powiedzieć, bo to są takie ostatnie dni. I tutaj mamy taki, w tym ostatnim tygodniu, kiedy Jezus jest w Jerozolimie i codziennie coraz bardziej ściera się. No przed chwilą było obiada wam faryzeusze, tak? Czyli już Jezus już nie owija w bawełnę, już nie mówi w przypowieściach, tylko mówi wprost, z czym liderzy, duchowi Izraela mają problem. I teraz w Mateusza 24 jest kolejna taka ciekawa sytuacja. Uczniowie oprowadzają Jezusa po świątyni, pokazując mu, jak ona jest piękna. Popatrz, Panie, na te fasady, popatrz na to, popatrz na tamto. Zobacz, jaka ta świątynia jest piękna, tak? I dzisiaj dużo ludzi jeździ zwiedzać takie święte, w cudzysłowie, miejsca i ogląda. Byłem w Jerozolimie, ludzie idą pod tą ścianę płaczu i tam przeżywają duchowo. Powiem wam tak, nic tam duchowego nie ma. To jest religijność i to bardzo często fałszywa religijność. To nie jest nic cudownego, słuchajcie, kawałek ściany, gdzie się wpisuje, wkłada modlitwy, żeby Bóg odebrał w dziurkę w jakiejś szczelinie. No przepraszam, co to ma wspólnego z chrześcijaństwem? Ja nie wiem, czemu chrześcijanie niektórzy mówią, jak oni tam niesamowicie coś przeżyli. Ja nic nie przeżyłem. Inaczej, przeżyłem depresję duchową po prostu. Jak widziałem to bałwochwalstwo, to takie dziwne działanie, bo naprawdę to nie ma nic wspólnego. Jeśli jesteś człowiekiem narodzonym na nowo, Jezus jest w tobie, to po co szukasz jakichś ścian płaczu, tak? Moja komora modlitewna czasami jest ścianą płaczu lepszą niż tamta, wiecie? I po prostu nie dajmy się ogłupić, nie wracajmy do starych, skoro żyjemy w nowym. I tutaj Jezus, zobaczcie, ciekawe, też się nie dał swoim uczniom jakoś tak, o, macie rację, no ten przedsionek Salomona, wow, te kolumny, nie? Posłuchajcie, co Jezus mówi, tak? Uczniowie mu pokazują te zabudowania świątyni, a Jezus w drugim wersecie mówi tak, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. To jest komentarz Jezusa do oprowadzanego po pięknej świątyni. Nie? Ale wiecie, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę? Werset pierwszy mówi coś takiego. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, to jest opis sytuacji, w której Jezus był w świątyni i odchodzi od tej świątyni. Ale ten werset ma też swój inny wydźwięk trochę. Wiecie jaki? Ten werset brzmi trochę jakby chwała Boża opuszczała świątynię Bożą. To jest ostatni tydzień życia Jezusa. Jezus jest powiedziane, że to jest tak ciekawe. Gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, Boża obecność też odchodziła. Bo mija parę lat, kilka, 40 lat później ta świątynia została zburzona, kamień na kamieniu nie został. Tak jak Jezus tutaj przepowiedział, Jezus wypowiedział proroctwo. Ono się spełniło 40 lat później. Tak? I teraz
w jaki sposób proroctwa się wypełniają? Słuchajcie, mamy takie trzy rodzaje proroctw w Biblii znajdujemy. Są proroctwa, które wypełniły się jednorazowo. Tak? To są proroctwa, które mówią o tym, że coś się stanie i to się stanie raz i nie będzie więcej. To na przykład było, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Tak? On już więcej się nie będzie rodził w Betlejem. Tak? To jest przykład jednorazowego. Są też proroctwa, które się wypełniają wielokrotnie. Czyli przepowiedziane wypełniają się parę razy. I tutaj myślę, że takim dobrym przykładem będzie chyba to, co stało się już za Antiocha. Pamiętacie takiego gościa Antioch, tak? To był taki gościu, który zbezcześcił pierwszą świątynię. On wszedł do niej, nie wiem czy nie, ze świnią i tak dalej. W każdym razie zbezcześcił żydowską świątynię. Ale to proroctwo o tym, że ktoś wejdzie i zbezcześci, ono się wypełni jeszcze drugi raz. Jeżeli dobrze studiujemy Boże Słowo, to samo proroctwo wypełni się też w Wielkim Ucisku, gdzie po 3,5 roku, gdy Żydzi już będą mieli świątynię w Jerozolimie, żydowską świątynię, a jest powiedziane, że Antychryst do niej wejdzie i ją zbezcześci. Tak? Więc są takie proroctwa, które się wypełniają więcej niż raz. Niektóre może nawet kilka razy się wypełniają, więcej niż dwa. Tak? Może jak pomyślicie chwilę, to może znajdziecie takie proroctwa, ale i są też proroctwa stopniowe, to znaczy rozciągnięte w czasie. Na przykład Bóg obiecał, że ściągnie Izraela z najdalszych krańców ziemi. Czy on ich ściągnął, nie wiem, jednego dnia czy jednego roku? Nie, jak widzimy proroctwo, jak ono się dzisiaj spełnia od 48 roku, kiedy Izrael powstał, państwo Izrael powstało, Bóg ściąga każdego roku kolejne grupy do dzisiaj, tak? To już jest 70 parę lat, tak? Bóg ściąga Żydów z całego świata do ziemi, którą im dał. To jest wypełnienie proroctwa. Rozciągniętego bardzo w czasie, ale to jest dalej wypełnienie tego proroctwa. I dlaczego Jezus mówi tutaj te proroctwa? Słuchajcie, jaki jest cel? Bo tak naprawdę uczniowie w końcu w trzecim wersecie zadali mu takie pytanie, gdy siedli na Górze Oliwnej, mówią mu tak: powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Oni zadając to pytanie, najprawdopodobniej, wydaje im się, mają takie wrażenie, że przyjście Jezusa i koniec świata to jest jedno i to samo. Natomiast Jezus odpowiadając, opisuje kilka wydarzeń, które mieszczą się w tym pytaniu. Jaki jest, i to jest odpowiedź, czyli cały 24, 25 rozdział mówi, jest odpowiedzią na pytanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. I tak naprawdę 24 i 25 rozdział, jakbyście go tak chcieli rozważyć, on mówi głównie o trzech wydarzeniach. Po pierwsze, będą tutaj wersety, które mówią o pochwyceniu Kościoła, że Jezus najpierw przyjdzie po swoich i ktoś zniknie z planety Ziemia. Drugi raz Jezus przyjdzie jako król chwały, który przyjdzie na sąd, będzie oddzielał, wiecie, narody, będzie kozły od owiec będą rozdzielane i tak dalej. To przyjście drugie, to nie drugie przyjście, to jest to przyjście Jezusa, kiedy On stanie na ziemi. Bo jak przyjdzie po swój kościół, jest powiedziane, że On przyjdzie na obłokach, nie stanie na tej ziemi. To już są dwa przyjścia, tak? Jeden po swoich, jedno ze swoimi. I jeszcze tutaj w tym wszystkim są wersety, które opisują nam wielki ucisk. Więc to wszystko jest tam troszkę, jak ktoś nie czyta uważnie, one są tak jakby, wiecie, to jest takie myślenie jak uczniów, że myśleli, że to jest jedno wydarzenie, ale Jezus opowiada o kilku wydarzeniach, które wypełnią się, część już się wypełnia, część się wypełni, wszystko jest takie przemieszane. Dlaczego? Ktoś ostatnio mi zadał pytanie, a Sasza chyba na grupie, tak, czy dlaczego te proroctwa nie są tak wprost napisane, dlaczego czasami są wyrwane z kontekstu i tak dalej. No bardzo prosto. Słuchajcie, jest konflikt anielski. My wiemy, że szatan jest bardzo inteligentny i tak dalej, ale już wiele razy w historii zdarzyło się, że Bóg tego najbardziej inteligentne stworzenie, jakim jest szatan, Bóg wyprowadził go w pole. Zauważyliście to? To widać czasami przy przyjściu Jezusa na tą ziemię, tak? Szatan myślał, że jakieś proroctwo wypełni się w ten sposób, a Bóg nie oszukał, tylko wypełnił to proroctwo w zupełnie inny sposób.
Nie? I dopiero jak się to stało, dopiero wszyscy się zorientowali, a tak, przecież to jest wypełnienie tego proroctwa, tak? To tak jak z tym Nazarejczykiem, tak? Że Jezus, wielu wierzyło, że Jezus będzie Nazarejczykiem, czyli będzie żył jak Jan Chrzciciel w ślubie Nazyreatu. A Jezus nie żył pod ślubem Nazyreatu, a był nazwany Jezus. Wszyscy się zwracali do Niego Jezu Nazareński. Dlaczego? Bo się wychował w Nazarecie i nikt nie skojarzył, że to jest też wypełnienie tego oczekiwania, tak? Widzicie to? Więc chcę wam powiedzieć, dlaczego tutaj też nie jest tak wprost napisane. Może też po to, żebyśmy my się trochę wysilili czytając. Bo tutaj żeśmy też poruszyli ten problem w czwartek na grupie. Dlaczego Jezus mówił do ludzi w przypowieściach, w Ewangeliach czytamy? Uczniowie mu nawet zadali pytanie, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? A Jezus jak odpowiedział? Bo mają uszy, a nie słyszą. Mają oczy, a nie widzą. Jezus mówił do nich w zagadkach. Z tego powodu, że nie słuchają Go. Inaczej, słuchają, słyszą, a nie słuchają. Tak? Są dwie różne rzeczy, są dwa różne greckie słowa, słuchajcie, w Nowym Testamencie. Słuchanie, a słyszenie to są dwie różne rzeczy. Oni słyszą, ale nie słuchają. I tu jest problem. Tak? Dlatego często proroctwa też nie są takie, że od razu wszyscy wiedzą, jak to się stanie, bo to trzeba trochę poogłówkować, trochę poszperać. Posprawdzać symbolikę w Starym Testamencie. Bo najlepiej interpretować każde proroctwo, każdą symbolikę, sprawdzić, co Biblia na ten temat mówi. Tak? To jest tak jak z tymi 12 gwiazdami nad głową kobiety. Nie? Och, katolicy to w objawieniu czytają. O, Maria i 12 apostołów. Bzdura totalna. Skąd o tym wiem, że to nie jest prawdą? Bo Izrael w Starym Testamencie wiele razy jest pokazywany jako kobieta i gwiazdy się pokazują gdzie w Starym Testamencie? Kto pamięta? 11 gwiazd, które się kłaniają komuś. Nie? Sen Józefa. Tak? 12 synów Jakuba, którego Bóg nazwał Izraelem. 12 pokoleń izraelskich. To Izrael w wielkim ucisku będzie uciekał po pustyni. To Izrael będzie ocalony ponadnaturalnie przed prześladowaniami antychrysta. To Izrael. To nie Kościół. Skąd o tym wiem? Bo inne fragmenty Biblii mówią, że Kościoła nie będzie w wielkim ucisku. Bo on zostanie zabrany. Przed. Będzie uratowany od wielkiego gniewu, od wielkiego ucisku, który spadnie na ten świat. Tak? Więc tutaj to tak ogólnie o 24 i 25, ale teraz szczegółowo. Cel proroctwa Jezusa. Dlaczego Jezus wypowiada te proroctwa? Werset 5, 11 i 24 mówią tak. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Już wiecie, jaki jest cel, że Jezus mówi te proroctwa? Zwiedzenie. Jezus wypowiada te proroctwa, żeby nas ustrzec przed zwiedzeniem. I w 11 tak samo mówi o zwiedzeniu. Powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. I werset 24 tak samo mówi o tym, że powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy, czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Jezus ostrzega nas przed zwiedzeniem. Te informacje tu zapisane są po to, żebyś ty, żeby święci wielkiego ucisku też nie zostali zwiedzeni. Więc po to, czy to jest ważne? Oczywiście, że jest ważne. Ja nie chcę być zwiedziony. I myślę, że wy też nie chcecie być zwiedzieni, dlatego tutaj jesteście. Dlatego Jezus to wypowiada. Werset 27. Jezus przyjdzie drugi raz całkiem inaczej niż pierwszy. Wszyscy od razu będą Go widzieć. Pamiętacie, jak Jezus pierwszy raz przyszedł? Kto Go widział, jak się urodził? Słuchajcie, no w szopie gdzieś tam wśród zwierzęta widziały. Nie? W szopie. Pasterze, którym aniołowie się pokazali i ich przysłali. I to była jedyna ekipa, która towarzyszyła ukazaniu się pierwszemu ukazaniu się Jezusa. Po wielu tam tygodniach, chyba nawet miesiącach przyjechało mamy tak zakodowane tych trzech mędrców, tak? Cała grupa mędrców przyjechała i żeby pokłonić się królowi żydowskiemu, tak? Natomiast nikt więcej nie świętował tego przyjścia. Natomiast drugie przyjście będzie takie, że wszyscy go ujrzą.
Więc jeżeli ktoś wam powie, że gdzieś tam, na przykład w Korei urodził się Mesjasz, tak? Jest taki, no wiem, znam gościa, ale się nim kiedyś interesowałem. Pan Moon, który twierdzi, że jest kolejnym Chrystusem, tak? Nie wierzcie temu, bo tu jest napisane. Bo z drugim przyjściem Chrystusa będzie tak, że jak błyskawica, tak? Ukazuje się na niebie, wszyscy ją po horyzont widzą, wszyscy naraz, tak? Nie będzie to ukryte przyjście Jezusa, będzie widzialne dla wszystkich. Dalej, 28 werset, to takie słowa, które może nie wszyscy rozumieją, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Fajne określenie. Co jest z padliną, a co z sępami? Słuchajcie, padlina to myślę, że to są ludzie niewierzący, a sępy to są antychrysty tak zwane. Czyli wszyscy ci, co się podają za Chrystusa. Pamiętajcie, że słowo antychryst, to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć. Słowo antychryst nie oznacza tylko przeciwnika Chrystusa. My zawsze myślimy, antychryst to szatan. Ale słowo antychryst ma dwa znaczenia. Jedno przeciwnik Chrystusa, a drugi antychryst oznacza zamiast Chrystusa. To z kim mamy więcej do czynienia? Z tymi, co są przeciw Chrystusowi, czy z tymi, co są zamiast Chrystusa? Nie? 2000 lat Kościół ma. Ilu tych zamiast Chrystusa było, a ile jeszcze będzie, tak? Każdy człowiek, który uważa siebie, że jest zastępcą Chrystusa na ziemi, to jest antychryst. Naprawdę, to jest ciekawe, nie? Że ludzie nie tłumaczą tego słowa. Na przykład ciekawe, że na łacinę, czyli do wulgaty, to słowo nie zostało przetłumaczone. Nie? Wszystko tłumaczą, ale słowo antychryst zostało zostawione jako imię własne. Dlaczego nie przetłumaczyli? A wiecie, jakby brzmiało? Vicari Christi. Przypomina wam to czyjś tytuł? Ciekawe, nie zostało przetłumaczone, nie? A powinni. Żeby uniknąć zwodzenia, bo to są zwodziciele, tak? Więc co? No dobra, to tak na marginesie, słuchajcie. Zwodzenia. Werset 32 do 34 mówi o pewnym drzewie. To moje ulubione drzewo mojej żony, więc jak ktoś chce, to ona wam powie. O drzewie figowym, tak? O drzewie figowym, które gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest też tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam, nie przeminie to pokolenie, a się to wszystko stanie. Jak to rozumieć? Słuchajcie, drzewo figowe wam podpowiem. To jest Izrael. Skąd o tym wiem? Też z Ewangelii, nawet z tej samej. Pamiętacie, jak Jezus idzie i przeklina pewne drzewo? Tak? I to jest w tym samym tygodniu. Jezus idzie koło drzewa figowego, na którym nie zastał owoców. Co zrobił? Przeklął je. Następnego poranku szli, one już było suche. Po co Jezus to zrobił? To co, znęcał się nad drzewem? Nie, to było proroctwo. Proroctwo na temat kogo? Izraela. Izrael nie wydaje swoich owoców. Nie robi tego, do czego został powołany. Bo jako naród wybrany powinni być wzorem do naśladowania dla wszystkich narodów, a oni co zrobili? Zbili się w pychę i wszystkich innych pogardzali i potępiali. Widzicie to? Jezus powiedział, nie przynosi owoców? Przeklinam. Ale mówi tutaj znowu parę dni, nie wiem, czy to nie jest dzień później, albo dwa dni później, znowu odnosi się do drzewa figowego i mówi o drzewie figowym, które nie usło, ale którego gałąź mięknie i wypuszcza liście. I słuchajcie, o czym mówi drzewo figowe w takim kontekście Izraela? Drzewo figowe mówi o Izraelu, który mieszka w ziemi obiecanej, czyli mieszka na terenie państwa Izrael, ale bez przymierza z Bogiem. To jest taki stan, zobaczcie, jak Izrael za czasów Jezusa. Nie? Jezus przychodzi do swoich, a swojego co? Odrzucili, tak? To jest właśnie to. Izrael jeszcze mieszka w tej ziemi, tak? W tym czasie. Już niedługo, tak? Bo mija 40 lat, Jerozolima będzie zburzona, Żydzi zostają rozproszeni po całym świecie. Tutaj mamy taką sytuację, że jest opis figowca, którego liście się rozwijają, czyli to drzewo żyje. Więc o czym tu jest mowa? O Izraelu znowu w swojej ziemi, bez przymierza z Bogiem. Widzicie kiedyś w historii
Izrael w takiej pozycji? A jaki dzisiaj jest Izrael? Drzewo figowe. Bo jest w swojej ziemi, ale bez relacji z Bogiem, tak? Bez przymierza z Bogiem. No, w większości są ateiści z terenów byłego Związku Radzieckiego, słuchajcie, którzy Boga to mają daleko w poważaniu. To nie ma duchowego przywództwa w Izraelu i tak dalej, tak? Ale to proroctwo mówi o jakimś pokoleniu. Nie minie to pokolenie, zanim te wszystkie rzeczy się będą działy. Które rzeczy? Pochwycenie, wielki ucisk. I przyjście Jezusa, by zapoczątkować tysiącletnie królestwo. Bo o tym tutaj Jezus mówi. Więc co może nam sugerować, że Jezus jest dzisiaj blisko? Drzewo figowe. Bo jest powiedziane, że nie przeminie to pokolenie. Izrael powstał w 1948 roku. Nie przeminie to pokolenie, aż te rzeczy zaczną się dziać. Za życia mojej teściowej, bo urodziła się w 1948 roku, jest możliwe, że Jezus przyjdzie. To nie mówię wam jako takie, wiecie, to jest moja interpretacja tego proroctwa. Mogę się machnąć, bo Bóg może zupełnie inaczej wypełnić, tak? Ale jest tu mowa o pokoleniu, jest tu mowa o Izraelu, który jest w swojej ziemi. I my dzisiaj doświadczamy tego. A tu jest, wiecie, co jest powiedziane? Wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Czy to nie jest dobre przesłanie dla nas wszystkich? Wiedzcie, że jest blisko. I w oparciu o to prowadźmy to nasze obecne życie. Więc to jest coś takiego. 37 do 44. Mimo, że Ewangelia jest głoszona na całym świecie, ludzie będą zaskoczeni przyjściem Jezusa. Tak? I ciekawe, że tu wersety, zobaczcie, jak można nie wierzyć w pochwycenie Kościoła. Przeczytajcie sobie wersety 40 do 44. Dwoje będą, pamiętacie to? Tak? Tu nawet nie ma w łożu, tu przy pracy są akurat. Dwie będą przy pracy, dwóch będzie przy pracy, ale jedno będzie wzięte, jedno zostawione. O czym tu jest mowa? Jak nie o pochwyceniu Kościoła, tak? No ewidentnie to jest pochwycenie Kościoła. Ale mało kto w to wierzy. Pamiętam, że jak moja żona często się dzieli właśnie tym, że słuchajcie, tutaj jakby kiedyś nasz dom pusty stał, możecie sobie zająć, nas to już nie obchodzi, tak? Jak już, tak, no, jak będzie pochwycenie, chata będzie wolna, do sąsiedzi już mają informację, że mogą sobie wziąć. Nam już nie będzie potrzebna, nie? Czemu ludzie będą zaskoczeni? Zobaczcie, czy szatan nie przygotowuje ludzi na pochwycenie. Zauważyliście, że w wielu filmach jest ten motyw? Świeckich filmach, nie mówię o chrześcijańskich. W wielu świeckich filmach jest, a to UFO kogoś porywa, a to coś tam się dzieje, ktoś się tam, nie wiem, znika bez jakiegoś tam wytłumaczenia większego. Dlaczego w filmach takich sensacyjnych jest to pokazywane? Bo ludzie muszą być przygotowywani na to, że jak przyjdzie pochwycenie, a szatan wie, że przyjdzie, to żeby mógł co? Mógł im jakoś wytłumaczyć. A pamiętacie, jak w tym filmie było? No to widzicie, no to już wszystko jest rozwiązane. Tak już wiadomo, bylebyście w Biblii nie szukali. No? Widzicie to, czy nie widzicie? Poglądajcie trochę obecnych filmów na ten temat. Mnóstwo ich jest. Oczywiście bzdurne nie są, ale one przygotowują już umysły ludzi do tego, żeby pogodzili się z tym, że parę milionów ludzi w jednej chwili z planety Ziemia zniknęło i żeby nie zadawali zbędnych pytań, czy Biblia o tym nie mówi, nie? Więc my nagłaśniajmy ten temat. Ludzie muszą wiedzieć, dlaczego i kto zniknął, tak? Żeby przygotowywali się na prześladowania, żeby przygotowywali się na to, że wybierając Jezusa, wybierają życie wieczne. Nawet w wielkim ucisku. Bo ludzie będą wtedy zbawiani. Werset 45 do 51 mówi, to jest ciekawe też, ciekawe podobieństwo o wiernym słudze. Gdy jesteś wiernym sługą, przyjście Jezusa cię nie zaskoczy, lecz ucieszy. Jeśli oczekujesz przyjścia Pana Jezusa, jest to dla ciebie radosna informacja, no to chwała Bogu, to jesteś we właściwym miejscu. Gorzej, jeśli boisz się,
A czy pochwycenie mnie obejmie? Czy jak ja prowadzę życie takie, jakie prowadzę, czy ja na pewno się na to załapię, tak? Powiem ci jedno. Jeśli narodziłeś się na nowo i masz Ducha Świętego w sobie, to cię obejmie. Nawet jeśli wierzysz w pochwycenie, tak jak słuchajcie, w Polsce większość ludzi wierzy w pochwycenie w środku ucisku, niektórzy na końcu ucisku, to nawet jak cię dzisiaj zaskoczy to pochwycenie, to będziesz tam ze względu na to, na co? Na obecność Ducha Świętego w tobie, tak? Jeśli jesteś osobą narodzoną duchowo, będziesz miał udział w pochwyceniu. Czy w to wierzysz, czy nie, będziesz tam. Ale oczekuj tego z radością. Jeśli robisz to, co Bogu się podoba, to z radością oczekujesz Jego przyjścia. Rozdział 25. Przypowieść o 10 pannach. Słynne te panny są. Ale z czego słynna ta przypowieść jest? Słuchajcie, przypowieść ta jest słynna z tego, że ludzie nieznający Boże Słowo interpretują ją sobie dowolnie, jak chcą. Jak chcą, nie jak Boże Słowo mówi. I wmawiają ludziom, że tam jest mowa o utracie zbawienia. O, ciekawe, nie? Ciekawe, bo jak ja czytałem, zanim usłyszałem o tym i czytałem te przypowieści, nigdy mi do głowy by nie przyszło, że tam jest o utracie zbawienia. Jak ja czytam tą przypowieść, to ona wzywa do czego? Do czuwania. Czuwajcie, to jest przesłanie. Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy, którego dnia, o której godzinie przyjdzie Jezus. Czuwajcie. To jest główne przesłanie tej przypowieści. To nie jest przypowieść o utracalności zbawienia, to jest mowa o tym, czy to jest pytanie do ciebie i do mnie. Czy jesteś gotowy do tego, by Jezus dzisiaj przyszedł? A jak być gotowym? Miej olej. A czym jest olej? Duch Święty. Czy jestem narodzony na nowo? Odpowiedz sobie na pytania. I to wszystko wyjaśnia wtedy w tym podobieństwie. Tak? Nie buduj czegoś, czego tam nie ma. Głupie panny w tym przypowieści to ktoś, kto nie zna Boga. Zna zewnętrzne zasady, może nawet chodzi do kościoła ewangelicznego, nawet do kościoła ewangelicznego Misja Łaski, ale nigdy nie zrodził się na nowo. Różnica między nominalnym kościołem a prawdziwym, tak? Olej. Czy masz olej? 14 do 30 wersetu. Talenty. A mamy przypowieść o talentach znowu. Czyli talenty to trochę tak jak zdolności, byśmy powiedzieli, tak? Że każdy z trzech sług dostał zdolność, jakieś zdolności od Boga. Trzeci sługa czym zasłynął? Dostał jeden talent i co on z nim zrobił? Miał go pomnożyć, a co on zrobił? Zakopał. Ale wiecie co? Fajnie jest zwrócić na jeden... Chciałbym zwrócić waszą uwagę w tej przypowieści o talentach na jedną rzecz. Dlaczego on zakopał ten jeden talent? Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Bo miał zły obraz Boga. Bo Bóg w jego umyśle był surowy i taki sędzia, który czeka tylko na twój upadek, na twoją złą działalność, żeby cię potępić. I z tego powodu zakopał to, co miał. Stracił to, co miał tak naprawdę, bo później został mu odebrany nawet ten jeden talent, który dostał. I został mocno osądzony przez Boga, tak? Za to, że nie użył tego, co miał. Czy używasz talentu, który dostałeś? Nawet jeśli masz jeden. Bo słuchaj, co jest ciekawe? Bóg dał każdemu talent w oparciu o jego możliwości. Czyli Bóg nigdy nie daje ci więcej niż możesz unieść, ani mniej niż możesz unieść. Bóg daje ci dokładnie tyle talentów, tyle zdolności, ile ty potrzebujesz. I jesteś za to odpowiedzialny, żeby wykorzystywać je. Mateusza 25 rozdział. Kończy tą całą wypowiedź Jezusa, trwającą 24 do 25. 31, 46 werset mówią o sądzie. Tylko chcę zwrócić waszą uwagę, że nie jest to mowa o sądzie ostatecznym. To nie jest sąd białego, wielkiego tronu, tylko to jest sąd nad narodami, tak tu jest nazwane. Sąd nad narodami, przy którym Jezus oddziela kozłów od owce. Dlaczego mówię, że to nie jest sąd ostateczny? Bo tutaj, na tym sądzie, ludzie są osądzani, wiecie, na podstawie czego? Dobrych uczynków. Nie wiem, czy zauważyliście.
dobrych uczynków. Cokolwiek uczyniłeś jednemu z najmniejszych moich sług, mnie uczyniłeś, Jezus mówi, wejdź do królestwa. Nie uczyniłeś czegoś najmniejszemu z moich sług? Idziesz na potępienie. Kiedy taki sąd będzie miał miejsce? Pamiętacie? Studenci szkoły biblijnej? Tak. To jest sąd na koniec wielkiego ucisku. Na tym sądzie Jezus będzie oddzielał kozły od owc. To będą zgromadzone narody, które przeżyją wielki ucisk. Każdy będzie musiał stanąć przed Jezusem i na prawo albo na lewo. Bo w wielkim ucisku będzie się liczyło, czy żyjąc w czasie tych 7 lat, czy pomagałeś świętym z wielkiego ucisku, czy pomagałeś narodowi izraelskiemu, czy pomagałeś tym ludziom, czy prześladowałeś tych ludzi, czy ignorowałeś tych ludzi, gdy potrzebowali pomocy. I tu będzie, to będzie taki sąd, tak? To nie jest ostateczny sąd. Pamiętajcie, nie mylcie tych dwóch rzeczy. I werset 46 jest też dla nas ważny, ostatni tego rozdziału, bo mamy tam doktrynę o wiecznej męce. Skąd wiemy, że nie jest tak, jak wierzą świadkowie, że jezioro ognia to jest unicestwienie? Skąd o tym wiemy, że to nie jest tak, jak świadkowie Jehowy mówią? Właśnie chociażby z tego wersetu. Bo wiecie, co w tym wersecie jest ciekawe? Jaki znajdujemy tutaj argument na to, że ludzie w jeziorze ognia będą cierpieć męki na wieki, a nie będą unicestwieni? Bo popatrzcie, co tu jest napisane. Nie ta strona. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Kaźń wieczna jest zestawiona z czym? Z życiem wiecznym. Czy życie wieczne, które daje Bóg, ono się kiedykolwiek skończy? A kaźń wieczna, co to jest? Unicestwienie i koniec? Nie. Też trwa na wieki. I tego się nie da inaczej zinterpretować, bo tutaj tak naprawdę mamy słowo męka, kaźń, a nie unicestwienie. Jest zestawione w analogii do życia wiecznego. Tak? Więc tego się nie da. Jest coś, co... Tam się pojawia greckie słowo kolazis, które oznacza proces, ciąg, coś stale trwającego. To nie jest jednorazowe, tylko trwale trwające. Tak? To mówimy, jeżeli mówimy o... No zazwyczaj używamy słowo piekło, ale to nie jest ostateczne miejsce cierpienia ludzi. Jezioro ognia, ludzie tam będą na wieki cierpieli męki. Nie wiem, jak to wygląda, bo tak naprawdę zobaczymy, żyjemy tutaj na ziemi i każde cierpienie ma swój koniec. A w jeziorze ognia nie będzie końca. Nie będzie nadziei, że się kiedykolwiek skończy. To jest chyba najokrutniejsze w ogóle z tym wszystkim. Mamy wyrywać ludzi, słuchajcie, z tego miejsca. Pamiętajcie, że dobra nowina ma dwie strony, tak? Nie mówimy tylko, o, przyjdź do Jezusa, same tam, wiesz, bogactwa cię czekają, skarb, życie wieczne, zdrowy, piękny, szczęśliwe życie będziesz prowadził. Tylko jest druga strona medalu. Jeśli nie przyjmiesz Jezusa, idziesz na wieczne potępienie. Pamiętajcie o tym, to trzeba dodać. Bo ludzie wcale mogą nie chcieć być bogaci, szczęśliwi i zdrowi, tak? Mając relację z Jezusem, ale mogą się przestraszyć tego, że na wieki będą oddzieleni od Boga w jeziorze ognia. To jest ta sama Ewangelia. Kto uwierzy, ma życie, kto nie uwierzy, ma jezioro ognia. Tak? 26 rozdział, narada, jak zabić Jezusa. Słuchajcie, Jezus pięknie działa, uzdrawia, pomaga ludziom biednym, schorowanym, opętanym. A co robią religijni ludzie pierwszego wieku? To samo, co dzisiejsi. Narada, jak zabić Jezusa? Jak zabić jakieś duchowe przebudzenie? Nie? Jak zabić jakiś tam kościół, który głosi prawdę? Nie? Do dzisiaj to tak samo to działa, słuchajcie. I wersety 3 i 5 właśnie mamy tutaj tą naradę. Naradzili się, żeby go zabić. Tylko nie w święto. Tylko nie w święto. A Jezus umarł w święto. No. Dobrze. Werset 6 i dalej. Mamy namaszczenie Jezusa przez pewną kobietę.
I co jest tutaj w tej historii? Ona namaściła go, rozbiła pewien olejek, z którego wydobył się taki niesamowity zapach i ona namaściła Jezusa tym olejkiem. Jaka była reakcja uczniów? O Panie, co za strata, przecież to 300 denarów kosztuje. 300 denarów, pamiętajcie, to jest roczny zarobek. Ktoś rok musiałby pracować, żeby sobie kupić ten balsam, którym kobieta rozbiła i namaszcza Jezusa. Jaka reakcja apostołów? O Boże, jaka strata! Oj, jaka strata! Dlaczego tak zareagowali? Ja podejrzewam, że to Judasz zainicjował. Pamiętacie, kim był Judasz? Był skarbnikiem. Czego mu było żal, jak myślicie? Kurczę, 300 denarów. Wow! To 10% bym zakosił, nawet by nie zauważyli, nie? On był złodziejem. On marzył o tej kasie, tak? Której nie on zarobił, ale by, wiesz, trzeba było to sprzedać, a nie tam na Jezusa wydawać. Ale były to bardzo drogie perfumy. Świat ocenia to jako stratę, czyli nawet uczniowie. Ale dla Jezusa to ma wartość. I słuchajcie, w naszym życiu mogą być też takie rzeczy, które my robimy ze względu na Jezusa, za które świat będzie nas potępiał, oskarżał, że to jest strata, że to jest głupota. Ale dla Jezusa o to będzie cenne. Ja sobie tak pomyślałem, czy ja gdzieś miałem taki alabaster, który wylałem na Jezusa a ludzie mnie potępili. Wiecie, miałem. Jak tu do Krakowa się wybierałem, do szkoły biblijnej. Zostawiłem dobrą pracę, zostawiłem piękne zarobki, piękny dom u moich rodziców, zostawiłem wszystko, wiecie, cudowne życie w tym świecie. Ja to wszystko zostawiłem. Jaka była reakcia rodziny? Gdzie ty, głupku, jedziesz? Gdzie ty jedziesz? Tam nic nie ma. Po co ty tam jedziesz? Nie? Świat może oceniać coś zupełnie odwrotnie niż my, niż Jezus. Pamiętajcie o tym, tak? Zwracajcie uwagę na to, co jest cenne dla Jezusa. Jezus powiedział, że to, co ta kobieta zrobiła, będzie przez setki lat głoszone wszędzie, gdzie będzie Ewangelia. To się będzie liczyło. Bo dla Jezusa to miało wartość. Ona namaściła go na śmierć. Bo po śmierci Jezusa już nie było czasu, żeby go namaszczać. Ona to zrobiła parę dni wcześniej. Nie? Maściami, którymi się po śmierci kogoś namaszcza. Więc pamiętajcie o tym. Werset 17, przygotowania do Paschy, u znajomego człowieka. W czasie Paschy, w wieczerzy, Judasz już idzie zdradzić Jezusa. Jezus mówi o nowym przymierzu. I co jest ważne? Bóg uczynił nas bez warunków swoimi spadkobiercami w tym nowym przymierzu. Mogę jednak odmówić jego przyjęcia. Nowe przymierze różni się od starego tym, że nie zależy od twoich starań. W Starym Przymierzu pamiętacie, jak było, tak? Jak byłeś grzeczny, to Bóg ci błogosławił. Jak byłeś niegrzeczny, no to dostawałeś baty. I tyle. Tak? Kończyło się Boże błogosławieństwo. Natomiast Nowe Przymierze różni się całkowicie od Starego. Przede wszystkim tym, że to Jezus Chrystus dokonał wszystkiego. Jedyne, czego Bóg od ciebie i ode mnie oczekuje, to czego? Przyjmę to, co Jezus zrobił, albo odrzucam. To jest jedyne. A jak przyjąłeś to, co Jezus dokonał za ciebie, masz życie wieczne. Już nic tego nie zmieni. Jeśli nie przyjąłeś, to masz wieczną kaźń. Bo kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia wiecznego. Nie ma innego sposobu. I to jest nowe przymierze. O tym mówi nowe przymierze. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy też o tym wspomina. Od wersetu 26 rozdziału mamy pobyt Jezusa w ogrodzie Getsemane. Co tam ciekawego widzimy? Jezus pragnie uniknąć krzyża i cierpienia. Myśląc tak po ludzku, Jezus to pokazuje tak naprawdę, że Jezus był w 100% kim? Człowiekiem z krwi i z ciała, tak? Jezus pragnie uniknąć, ale w tym wszystkim nadal poddaje się woli Boga Ojca. To nie jest grzech, słuchajcie, bać się czegoś. To nie jest grzech próbować czegoś uniknąć. Ale polegaj na Bogu. Oddawaj to wszystko Bogu. Tak? Ale Boże,
Coś, czego brakuje tak naprawdę, zobaczcie, w modlitwach, tych w ruchach wiary. Wiecie, czego brakuje w ich modlitwach? Nigdy nie słyszałem, żeby ludzie, którzy mają tak dużą wiarę, że się rzeczy, cuda dzieją, że wymuszają na Bogu, żeby coś się stało, żeby ktokolwiek z nich powiedział, ale nie moja wola, ale Twoja niechaj się dzieje. Widzicie, czym różnią się modlitwy Jezusa od tak zwanych ruchów wiary? Czego im brakuje? Pokory, by przyjąć wolę Bożą jako lepszą i większą niż moja. A Jezus taką miał postawę. Nie moja, ale Twoja wola. Tak? Ojcze, niech się stanie tak, jak... Nie ma innego wyjścia, by ludzi ratować? Niech się stanie Twoja wola. Tak, tak mniej więcej wygląda modlitwa Jezusa. O tym, co Jezus przeżywał, słuchajcie, w ogrodzie Getsemane, uczniowie musieli się albo dowiedzieć od Jezusa po zmartwychwstaniu, albo Duch Święty im to objawił, bo żaden z nich nie uczestniczył w tym. Bo co uczniowie robili, jak Jezus modlił się tymi słowy, tak? Chrapali to mocno. 48 werset. Dlaczego Judasz musiał pocałować Jezusa? To też jest ciekawe. Bo co? Bo Jezus wyglądem nie różnił się w ogóle od swoich uczniów. By wypełnić proroctwo też było na ten temat, tak? Jezus nie wyróżniał się od reszty ludzi, dlatego Judasz umówił się ze sługami kapłanów, że on wyda go. Tego, którego pocałuje, to go musicie aresztować. I to jest też dobra wskazówka dla nas, bo czasami mając wyobrażenie Jezusa z takich filmów hollywoodzkich, to wiecie, Jezus z niebieskimi oczami, nie? Wszyscy mają brązowe, on ma niebieskie, nie? Od razu widać, że gościu jest inny, nie? Blond włosy, długie włosy, trele morele, tak? Wyróżnia się zazwyczaj wyglądem od innych. Ale ten Jezus, o którym czytamy w Ewangeliach, fizycznie nie różnił się od swoich uczniów, dlatego Judasz musiał go wydać, zradzić go pocałunkiem, żeby wszyscy wiedzieli, kto jest kto. Tak? Jezus, czytając tą Ewangelię, Jezus ma cały czas możliwość zrezygnować z krzyża. Mógł tylko powiedzieć słowo i 12 legionów aniołów rozniosłoby w pył całą tą zgraję, która przyszła go aresztować. Piotr i uczniowie mieli po 2 miecze, kazał im wcześniej zabrać Jezus, ale zabronił im ich użyć. Wypełniło się proroctwo w ten sposób, że został zaliczony do złoczyńców i złodziei. Uczniowie go opuścili, Jezus jest znów opuszczony. Żydzi oskarżają Jezusa nie za to, co uczynił, ale za to, kim był. Synem Boga. To samo robi szatan względem nas. Gdy upadniemy, mówi nam, że nie jesteśmy dziećmi Boga. Mieliście tak? Szczególnie to jest problem ludzi, którzy po nowonarodzeniu są, tak? Ja pamiętam, że prawie za każdym grzechem, jaki popełniłem po nowonarodzeniu, to było, może ja jednak nie jestem dzieckiem Bożym, tak? Coś, co szatan będzie często atakował w twoim i moim życiu, szczególnie na początku, gdy jeszcze nie jesteśmy świadomi do końca tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Coś, co szatan będzie stale podważał, to właśnie twoje pochodzenie od Boga, nie? Albo kim jesteś w Bożej rodzinie. Będzie podważał. Czy ty na pewno jesteś dzieckiem Bożym? Jakbyś był dzieckiem Bożym, to byś tego nie robił. Nie? To jest ulubiony podstęp diabelski. Nie łapcie się na to. Nie dajcie się temu złapać. Każdy, kto przeżył duchowe narodziny, kto został narodzony z ducha, jest dzieckiem Bożym. I Duch Święty, który jest w tobie, za każdym razem, jak masz wątpliwości, idziesz do Boga, mówisz, Boże, potwierdź mi, że jestem twoim dzieckiem. Bóg ci potwierdzi. Bóg ci to potwierdzi, bo masz Ducha Świętego, który potwierdza to w naszych sercach, że jesteśmy dziećmi Boga. Nie uzyskasz tej pewności w żaden inny sposób. Upadek nie jest końcem twojego synostwa Bożego, tak? Werset 75. Piotr, który zapiera się Jezusa, zawiódł samego siebie. Zdarzyło ci się zawieść samego siebie? Panie Boże, ten to w tym zgrzeszył, ale ja tego nigdy nie zrobię. Miałeś kiedyś takie myśli? Bo pewnie, wiecie, no jesteście my na tyle pokoleni, że my takich rzeczy nie wypowiadamy.
Ale w waszych głowach nigdy się coś takiego nie pojawiło? Ty słyszałeś, co ten tam chrześcijanin zrobił? Nie, no ja nigdy bym tego nie zrobił. Jak ci się uda wypowiedzieć to na głos, to uważaj, bo za parę lat dokładnie to samo zrobisz. Bo rzucasz szatanowi wyzwania. Żeby cię właśnie w tej dziedzinie zwieść i doświadczyć. Bo to jest pycha. A pycha chodzi przed... Upadkiem, no właśnie. Więc Piotr jest dobrym przykładem, tak? O, ja na pewno, wszyscy się dzieją. Ja na pewno nie. Mhm. Parę godzin wystarczyło. Nie znam tego gościa. Jezus? A kto to jest? Nie znam tego gościa. No? I to przestraszył się kobiety, która... Nie znam go. No. Tak samo byśmy zrobili, słuchajcie. Nie możemy się oprzeć na tym, co my możemy zrobić dla Boga, jak Piotr, lecz możemy się oprzeć na tym, co On, Bóg, zrobił dla nas. Widzicie to? Na tym polega nowe przymierze. Nie co ja mogę pokazać Bogu, jaki to jestem super kefas Piotr, tak? Tylko co Jezus dla mnie zrobił. To jest chrześcijaństwo. Tym się szczycimy. Co Jezus dla mnie zrobił. O tym opowiadamy. Tym się dzielimy. Jak tam z czasem? Ktoś kontroluje? Dobra, no dwa rozdziały zostały i to takie chyba szybciutkie. Dobra, lecimy. Mateusza 27 rozdział. Werset pierwszy. Uchwała Rady podjęła decyzję o śmierci Jezusa. Radzili w nocy wbrew prawu żydowskiemu. Słuchajcie, to jest tylko jedna z rzeczy, którą... Inaczej, skazując Jezusa, prawodawcy żydowscy musieli złamać swoje przepisy. Widzicie to? Tutaj w pierwszym wersecie jest powiedziane, że oni w nocy go przesłuchiwali, co prawo żydowskie ewidentnie zabraniało. Nie ma żadnych przesłuchiwań w nocy. Tak? Oni go przesłuchiwali w nocy, wyrok wydali rano. Nie była cała rada zebrana, bo nie wszystkich im się w nocy udało obudzić z 70, tak? Więc to wszystko było jakie? Nielegalne. Ale co było najważniejsze? Zabić Jezusa. I to był cel sam w sobie. Nie, to tam, łamiemy prawo, czy nie? Jezus ma zginąć, nie? I to ewidentnie to widać tutaj w tych ich wysiłkach. I co jest ciekawe, werset 3-4 mówi, że nawet Judasz, który go wydał, poznał, że Jezus jest niewinny. Tam mamy wyznanie, tak? Judasz mówi ludziom, którym wydał Jezusa, mówi, on jest niewinny. I oddaje im kasę. 30 srebrników, taka kasa. Nie? Wrzucił ją do świątyni, bo poczuł się winny, że wydał niewinnego. To mamy jednego świadka. Drugi, proces Jezusa przed Piłatem. Piłat w 23 wersecie stwierdza niewinność Jezusa. I poznał, że nie była to kara za czyny, lecz za tożsamość. Nie? Nie widzę żadnej winy w tym człowieku. On powiedział, Judasz powiedział, ale co ludzie chcą? Zabić. Śmierć. W ogóle było 6 procesów, słuchajcie. Najpierw był Jezus zaprowadzony do Annasza, później do Kajfasza, później przed Sanhedryn, później do Piłata, do Heroda i znowu do Piłata. Także miotali go cały dzień, całą noc w sumie i trochę ranka, aż został ubiczowany. Werset 27 mówi o wypełnieniu proroctw, poniżenie Jezusa i ukrzyżowaniu. To jest wypełnienie proroctwa z Izajasza 50, rozdział 6-7, Psalm 69-22 i Psalm 22, 17-19. Werset 37. Wina Jezusa, król żydowski. I to miał nawet napisane, słuchajcie, nad swoją głową na krzyżu. Było w kilku językach nawet chyba napisane, jak dobrze pamiętam. To jest król żydowski. Prawda czy kłamstwo? Ciekawe, że ludzie chyba nie byli świadomi tego, nie? Co piszą. Ale co jest ciekawe, Jezus wisi i to jest niesamowite. Wszyscy mu urągają, jest napisane. Wszyscy, co znaczy urągać komuś? Prześmiewać. Wszyscy się z niego prześmiewali na początku. I to jest niesamowite, bo
My generalnie myślimy, że my jesteśmy tacy dobrzy, że jak widzimy, że ktoś cierpi, nawet ten złoczyńca jak cierpi, widzimy, wiecie, męki i tak dalej, to ludzie mają jakąś tam takie compassion. No. Co mają? Współczucie. Ale tu się okazuje, że wszyscy mu urągają. Ale coś się zaczyna dziać. Werset 45 mówi, że od godziny, tam mamy napisane od 9 do której? Do trzeciej? Nie, od 12? Nie, czyli. My mamy napisane, że od 6 do 9. No właśnie. Od 6 do 9, że zapadło co? Ciemność. I co jest ciekawe, ciemność objęła całą ziemię. To nie była lokalna ciemność, że chmurka zasłoniła słońce nad Golgotą i się zrobiło ciemno. Tylko wiecie co, są dokumenty pozabiblijne, które stwierdzają, że przez 3 godziny pewnego dnia 30 roku naszej ery, 33 roku, po prostu przez 3 godziny nie było światła na całej ziemi. Niezależnie od tego, czy to było noc, czy to był dzień, nie było, zapanowała ciemność. I jaka to była godzina? Bo te godziny 6 do 9 to nam nie za dużo mówi, dlatego że to tak naprawdę według naszego liczenia czasu to było od godziny 12, czyli od południa w Jerozolimie do 15 godziny, tak? 12 do 15, te 3 godziny nie było słońca na ziemi. Znaczy nie było widziane, nie było światła. Zapadła ciemność. Więc już coś zaczęło się dziać. Co jeszcze? Werset 50 do 51 mówi, że Jezus umiera w momencie wejścia kapłana do miejsca najświętszego. Pamiętacie? Arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego raz w roku. A Jezus umierał kiedy? W dniu przygotowania czego? Paschy, tak? Arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, gdy Jezus konał na krzyżu Golgoty i gdy wydał ducha. Ktoś musiał zaświadczyć o czym? Co się stało w świątyni? Gdzie tylko arcykapłan mógł to widzieć? Gdy on tam był, zasłona została rozdarta. Między miejscem świętym a najświętszym. Z góry, i mamy to zapisane, z góry na dół została rozdarta. Bóg rozdarł zasłonę oddzielającą nas, grzesznych, od świętego Boga. Tak? Więc ta zasłona została rozdarta w momencie, gdy Jezus skonał. Na pogrzebie Jezusa było tylko 4 osoby. Słuchajcie. Wow, nieźle, nie? Tyle tysięcy ludzi uzdrowionych. Może tysięcy, może przesadziłem, ale setek na pewno. Uzdrowionych, uwolnionych od demonów, a na pogrzebie Jezusa tylko 4 osoby, nie? Józef, Nikodem, Maria i Maria Magdalena. Mamy z imienia wymienionych. Werset 62-66. Żydzi zabezpieczają grób. Coś jednak słuchali tego Jezusa. Coś on mówił o zmartwychwstaniu, więc musimy zapobiec temu wydarzeniu i co? Zaciągniemy straż przy grobie, więc oni tam posłali to rzymską straż, słuchajcie. Ale wydarzyło się coś, co wstrząsnęło ziemią. Słuchajcie, wydarzenia, które wstrząsnęły ziemią. Wiecie, jakie to są wydarzenia? Kiedy pojawiło się trzęsienie ziemi? Wielkie trzęsienie ziemi. Mateusza 27:51 mówi o pierwszym trzęsieniu ziemi. Kiedy to było? Co się wtedy działo? Jezus został ukrzyżowany. Zatrzęsło się ziemia. Drugie trzęsienie ziemi, 3 dni później. 28 rozdział, 2 werset mówi, że przyszło co? O świcie w niedzielę? Wielkie trzęsienie ziemi. Bo co się stało? Bo Jezus zmartwychwstał. 2 wielkie trzęsienia ziemi towarzyszyło śmierci Jezusowi, a później Jego zmartwychwstaniu. My to czasami przeoczamy, ale słuchajcie, to się działo. Wersety w 28 rozdziale, werset 12-15. Przekupienie rzymskich strażników, którym groziła śmierć, bo co się stało? Nie upilnowali zwłok Jezusa w grobie, tak? Okazało się, że jednak gościu zmartwychwstał, za co powinni zostać zabici. Żydzi co wymyślili? Dobra, damy wam pieniążki, rozgłosicie, że uczniowie jednak ukradli, tak? Tylko, że jak uczniowie ukradli, to oni powinni co? Zginąć, bo nie dopilnowali, tak? No ale to
świat się jakoś, jeśli chodzi o chrześcijaństwo i o Jezusa, świat się zawsze jakoś dogaduje, nie? Zwalczają się latami, ale jeśli chodzi o Jezusa, chrześcijan, dogadamy się. Nie? No i się dogadali. I ta wieść o tym, że uczniowie ukradli Jezusa, jest powiedziane, że nadal ta informacja gdzieś krąży wśród Żydów, tak? I werset 18, bardzo ważny dla nas, i go przeczytałem, bo to jest ostatnie słowa Jezusa przed wniebowstąpieniem. I niech te słowa nam towarzyszą, słuchajcie. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. On ma wszelką moc, więc co teraz? Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus ma wszelką moc, Jezus jest z nami, idziecie i głosicie. Tak? Proste. Proste zadanie do wykonania. Bo jeśli wiemy, kim jest Jezus i jaką moc ma Jezus, no? Jemu jest dana wszelką moc, my idźmy. Bo ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. I tu jest motywacja naszego działania, głoszenia, zdobywania ludzi dla Chrystusa. Tak? On ma moc i jest z nami. Idziemy, czynimy uczniami. Mówi, opowiadamy innym o Jezusie i tym, czego On nas nauczył. Czego że doświadczyliśmy ze zmartwychwstałym Jezusem. Czego dokonał w moim życiu? Może dokonać w życiu innych ludzi. Przemienił moje życie? Mam moc przemienić życie każdego człowieka. Nie jest tak? Więc póki nie nastąpiło pochwycenie, co robimy? Głosimy. Będzie pochwycenie, ktoś inny w wielkim ucisku będzie głosił. Kto? Izraelici, słuchajcie. Ciekawe. Nie? To jest kolejny dowód na to, że Kościoła nie ma w wielkim ucisku. Bo jak czytamy o wielkim ucisku, tam głoszą 144 tysiące młodzieńców z jakiego narodu? Chrześcijanie? Nie, z narodu izraelskiego. A dwóch świadków to gdzie głosi? Na oczach całego świata. W Jerozolimie. A, Bóg znowu działa przez Izrael. No tak, bo Kościół zejdzie ze sceny. Nikt inny nie będzie głosił, tylko oni. Nie? Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za tą Ewangelię. Za tą Ewangelię, za te wszystkie zachęty, które tutaj dla nas zawarłeś, za te skarby ukryte, które możemy odkrywać. Buduj nas, zachęcaj. Niech Duch Święty nas prowadzi w tym, byśmy szli i czynili uczniami. Gdziekolwiek nas poślesz, Panie, do jakiegokolwiek narodu, mamy iść i czynić uczniami, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.